zaczynamy! Soku, baci, baci, soku, soku, wira, wira, soku, baci, soku, wira, soku, baci, i jedziemy! Soku, baci, baci, soku, soku, wira, wira, soku, baci, soku, wira, soku, baci, wira, soku, soku, baci, baci, soku, soku, wira, wira, soku, baci, soku, wira, soku, baci, wira, soku, soku, baci, baci, soku, soku, wira, wira, soku, baci, soku, wira, soku, baci, wira, soku, soku, baci, baci, soku, soku, wira, wira, soku, baci, soku, wira, soku, baci, wira. I teraz, żeby dzieciom tutaj za dużo nie namącić, to proponujemy, żeby improwizować. Druga opcja jest taka, że dzieci stoją w kole i na przykład Paulina wchodzi do środka, prezentuje jakiś ruch, a reszta dzieci powtarza. I teraz Paulina wraca, Ada wchodzi do środka i Ada proponuje super młynek. I wracamy. Powoli przypomnienie. I jedziemy szybko. Ostatnio na zajęciach, ucząc dzieci soku bati, zauważyłam, że niektóre z dzieci wycofują się, opuszczają rączki, poddają się w trakcie, dlatego iż ten taniec wydaje się dla nich zbyt szybki, zbyt trudny. Zastanawiałam się, jak rozwiązać taką sytuację i wpadłam na pomysł, aby wpierw posadzić dzieci w kółeczku i zacząć robić z nimi soku bati dużo wolniej. Najpierw zaczynaliśmy bardzo powolutku jak ślimaczki. Robiliśmy sobie soku, soku, bati, bati i tak dalej. Następnie zwiększaliśmy tempo aż do naszego strusia pędzi wiatra, gdzie robiliśmy bardzo szybkie soku, soku, bati, bati, soku, soku, wira, wira. Metoda ta sprawdziła się super, więc gorąco ją Państwu polecam.